Witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku z mapki Agrarian Sky na Zębie Safe Mode. Dzisiaj kilka rzeczy, które poruszyliśmy w poprzednim odcinku. Już włączę sobie oczywiście tego jetpacka pięknego, cudowna sprawa, ale nie używam go zbyt często, bo oczywiście no to nie jest mój jetpack. To tłumaczyłem już ostatnio. Wykonamy sobie jeszcze jedno serduszko, gdyż dzisiaj chciałem wykonać te rzeczy, które ostatnio poruszyłem, ale nie wykonałem ich w pełni. Otóż wykonamy sobie zadanie związane znowu z pszczółkami, wyprodukowanie Scented Artificate Hive oraz skupa. Skupa oczywiście wykonamy sobie od razu, bo to jest bardzo prosta recepturka. Tutaj oczywiście każdy z Was ją zna pewnie na pamięć, kilkukrotnie już to wykonywaliście, więc on już jest. Teraz potrzebuję na seed oil, który gdzieś tutaj ja wrzuciłem. A, tylko oczywiście tak, znając moje szczęście, pewnie gdzieś go zapodziałem, posiałem, w ogóle gdzieś go wrzuciłem w jakieś dziwne, bezsensowne miejsce, żeby oczywiście teraz móc sobie poprzeglądać wszystko i poszukać, gdzie ja go mogłem posiać, albo go w ogóle gdzieś się straciłem. To też jest bardzo realne w moim przypadku, no ale dobra, miejmy nadzieję, że zaraz go znajdę. Uświadomiłem sobie jedną rzecz, oczywiście jeśli tutaj dajemy manual submit, ten item, który mamy potrzebny, znika nam. I w ten sposób właśnie zniknął mój seed oil z poprzedniego odcinka. Tylko teraz produkuję sobie kolejnego kana. On tu nam się stworzy i będziemy go mieli już lada moment. W międzyczasie zajmiemy się tutaj zabawą w produkcję nowej platformy. Za co ona będzie odpowiadała? Za co będzie odpowiadała nowa nasza platforma, której jeszcze oczywiście nie ma, a teraz będzie ona zaraz powstawała. Myślę, żeby tam umieścić coś na wzór takiego małego mob spawnera, ale tym razem będzie to mob spawner blazów. Dobrze usłyszeliście, mob spawner blazów. Gdyż jak dobrze wiecie, blaze będą mi bardzo potrzebne, a ja ich nie mam najprościej mówiąc. Potrzebowałem je do stworzenia pewnego urządzonka, który by mi zapewnił troszeczkę więcej surowców, troszeczkę więcej tutaj zabawy, bym miał tutaj dzięki niemu. Bo bym właśnie miał prąd. Pisaliście mi też pod poprzednim filmikiem: Save, zrób coś wydajnego odnośnie prądu. Podawaliście mi oczywiście przykłady, ale no bez przesady. Stworzenie 64 Crusaberów do tworzenia lawy to jest leciutko przegięcie. Tak użyję tego słowa w ten sposób. To jest lekkie przegięcie już naprawdę. Więc oczywiście ja, jako osoba, która lubi się bawić modami, takiego czegoś nie będę tworzył. Budowanie nadmiernej ilości jednego bloku, znaczy jednej struktury, jak to możecie tam nazywać, jak tam chcecie to nazywać, tak to nazywajcie, jest według mnie bez sensu. Po to autorzy stworzyli taką wielką ilość modyfikacji, żeby korzystać z różnych, a nie tylko z tych samych za każdym razem. Dlatego ja też nie mam zamiaru wykorzystywać tych samych modów do wszystkiego, czyli stworzenie wielkiej farmy z jednej i tej samej modyfikacji, bo to jest bez sensu. Tak, mówiłem, że kobla nie będę używał, ale po zrobieniu tej obwódki ten kobel nie wygląda tak źle. Tak to uznajmy, oczywiście. Nie wygląda tak źle po tej obwódce, więc taką oto platformę sobie tutaj zrobimy i w niej stworzymy właśnie spawner pod nasze blazy. Każdy z Was bardzo dobrze wie, że każdy spawner pod blazy, to chyba zmieni tak samo też na kobla, ale to później. Każdy spawner pod blazy wykorzystuje wodę, więc my też wzięliśmy sobie wiaderko wody. Wyznaczmy teraz środek tego naszego chunka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, siedem, tutaj siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i tutaj jest środek chunka naszego. Oczywiście środek chunka po zniszczeniu tego, czyli środek tego tej naszej obwódki. Teraz pójdźmy w tą stronę i tutaj powstanie miejsce pod zabijanie oczywiście naszych blazów. Tutaj będzie gdzieś mechanizm pod to. Powiedzmy w tym miejscu go zamontujemy. Nie wiem jaki jest spawn, czy jest teren, w jakim on może się pokazać nam. Założę się, że tylko taki obszar. Mam taką nadzieję oczywiście. Jak widziałem w praktyce, to się okaże później. Jak nie, to postawimy w tym miejscu, czyli dokładnie będziemy mieli po dwie kratki z każdej strony. Żeby to oczywiście, wiecie, jak tutaj zrobić, żeby jednak one nam nie wyleciały nagle.
Teraz tak o. Wejście do środka robimy za pomocą drzwi drzwi żelaznych. Wiecie, to jest na zasadzie, żebyśmy my mogli tam wchodzić w razie czego, czy tam modernizować, ale mopki żeby tam niekoniecznie mogły nam wejść. Więc drzwi żelazne jak najbardziej nam takie coś zapewnią, więc mamy już takie drzwi, więc o to chodziło. Backup serwera, spoko, ale to nie jest serwer już. Ale ciągle zakrywamy, że to jest backup serwera. Okej, okay, spoko. A, z tej strony zbudujemy nasze drzwi do naszego miejsca pod Blazy i oczywiście standardowo drzwiczki otwierane, zamykane. Tak o, tu będzie oczywiście woda wylana. Będzie wylewana, będzie wylewała się gdzieś w tych okolicach. Tą wodę zablokujemy, chociaż ona 8 kratek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do tego miejsca, bo ona dochodziła. Bez naszej ingerencji. Ale my zrobimy malutką ingerencję i zablokujemy ją troszeczkę wcześniej, żeby oczywiście tylko móc zebrać itemy. Więc powiedzmy, że dalej niż do tego miejsca woda nam nie poleci. Oczywiście postawimy tutaj wszędzie tabliczki. Więc pójdźmy może tabliczki wykonać. Tu mam oczywiście taki przenośny nasz autocrafting. Crafting, autocrafting. Kurczę, safe, co takie pierdółki opowiadasz? Nie jest dzisiaj aż tak późno już ty, tym razem, więc nie możesz tu zwalić na to. Okej, okay. Postawimy tabliczki po długości tutaj. To będzie oczywiście fajnie się prezentowało. A nic nam tutaj już nie wyleci z tej naszej właśnie sekcji, no, pod nasze blazy. Teraz woda. Woda wylewana z każdego tutaj miejsca. Tu oraz z tej strony będzie wylewana. Tak teraz kminie, nie, z każdej strony zrobimy. Będzie trzeba tutaj coś zrobić odnośnie tego, żeby nam się itemy nie zablokowały na tym itemku, który tam będzie po środku. Zobaczymy jak to nam będzie w prime, tak szczerze mówiąc. Aj, bo zginiemy jeszcze. Tak, wygląda sobie troszkę chleba. Półtorej głodu daje nam chleb. Normalnie daje nam chyba 3 albo 4 na normalnym Minecrafcie, ale jak mówiłem, to jest Agrarian, to nie jest normalny Minecraft. To jest Minecraft of fucking shit. Okej, okay, tutaj. Dobra, jest źródełko nieskończone i mamy już nasze przejście. Teraz co potrzebujemy uzyskać? Potrzebujemy przejść do modyfikacji, która nam to oczywiście umożliwia. To jest ta modyfikacja. I potrzebujemy wykonać Stone Barrel. Czyli wszystko identycznie jak poprzednio, tylko ze stone'a. Więc potrzebujemy slaby i tworzymy naszego barela. Ok, więc to mamy zapewnione. Kładziemy go na wysokości, żeby tutaj itemki mogły lecieć sobie ładnie w dół. Teraz zróbmy tutaj mniej więcej obwódkę, żeby to wszystko tutaj zasłonić. Żeby tutaj nie było problemów z dojściami i tak dalej. Czyli może tutaj już nie. Tutaj tak. Ale tutaj może zrobimy sobie szkło, że wiecie, żebyśmy cokolwiek tutaj widzieli, co nam się w środku dzieje. Tu pójdźmy powiedzmy na dwa wysokości. Wiecie, tu chodzi o to, żeby jednak no, te mobki, co tam będą w środku, nam tutaj nie pouciekały. Więc trzeba to jakoś tak w miarę sensownie poukładać. Dobra. Tutaj zrobimy już w pełni, tutaj zrobimy szybę. Tutaj zasłonimy powiedzmy tak. I tutaj również ładnie to oszklimy. Teraz trzeba pójść na samą górę i tam jeszcze również wyłożyć. Mam troszkę więcej tego przepalonego kamienia, więc mogę sobie pozwolić na zabawę nim. Oczywiście to zrobimy na zasadzie teraz jeden do góry, żeby tutaj to jakoś, no, zrobić tak w miarę ciekawie. Z góry nie będziemy oczywiście nic spatrzyli się, więc mogę sobie to postawić tak wprosty, pozasłaniać. I teraz mamy już w pełni zrobioną naszą pułapkę pod nasze blaze. Oczywiście trzeba ją oświetlić, żeby ten żaden potworek nam się nie zrespił na niej. Bo oczywiście wtedy on by nas próbował zabić, a tego my nie chcemy na pewno. Tutaj również jest teren nieoświetlony. Dobra, potrzebuję pozyskać sobie węgiel. Chodzi do mnie. Potworków jeszcze nie ma. Nawet nie wiem, czy tu mam ustawiony peaceful przypadkiem. Nie mam go ustawionego. Zaraz zobaczymy. Więcej pochodni. Oświetlimy ten teren również. Czyli... Ty spadaj stąd. Tu jest pojedynczy. Trzy blok. Tutaj również. Z tyłu jest wszystko oświetlone bardzo ładnie. Więc dobra. Tą mamy sekcję załatwioną. Teraz co dalej? Potrzebujemy do niego lawę pozyskiwać.
Lawę zrobimy w sposób standardowy już, czyli stworzymy sobie kolejny Crucyber, który podłączymy tam, żeby przesyłał tam mu lawę. Ciebie nawet wykorzystamy, a czemuż by nie? Tu mamy Crucyber, do tego potrzebujemy Hoppera. Mam tutaj więcej tych Crucyberów, jak widać, więc dosyć ciekawie. Dobra, i teraz to i żelazo. Żelazo powinno być tutaj, jest. Teraz łączymy to razem, hoperek jest piękny. Wykonajmy sobie więcej drewna i jeszcze jednego chesta. Teraz postawmy to wszystko. Nasz Crucyber musi być oczywiście koło pochodni, więc dajmy pochodnie, dajmy nasz Crucyber. Teraz do niego montujemy naszego hopera i na hopper stawiamy chesta. Teraz tutaj ląduje oczywiście cobblestone i on będzie automatycznie teraz przetwarzany. To musi być od góry. Zapominam ciągle, że on zawsze musi być od góry. To już kilka razy przecież to wykonywałem i zawsze o tym zapominam całkowicie. To musi być od góry i dopiero na samej górze tego wszystkiego może stać nasz szczęścik. Wiem, że to wygląda bardzo teraz olbrzymie. Kurczę, polski język być bardzo trudna. Dlatego też stworzymy to jedną karteczkę niżej, przez co to nie będzie aż tak bardzo tutaj się wyróżniało. Hopper oraz cześcik. Dobrze, to ląduje do środka, teraz to wpada w tutaj i teraz stąd trzeba odprowadzić naszą lawę. Puścimy to w ten sposób i puścimy to na tył, dosłownie tutaj, w tym miejscu, doprowadzenie do naszego Crucybera. Naszego barela stone'owego, przepraszam, to jest barel stone'owy. Okej, teraz potrzebujemy serwo, żeby to jeszcze wypompować, bo chyba to standardowo tak nie będzie wchodziło. Nie będzie to wchodziło tak. Potrzebujemy do tego jeszcze pozyskać serwo mechanizmy, które mamy tutaj. Całą jedną sztukę, więc będę musiał teraz doprodukować więcej. Mam surowców, bo jak pamiętacie, też z poprzedniego odcinka pokazywałem, że miałem nawet ustawiony crafting pod to. Więc spoko, nie ma problemu. Okej, wyjście i już jest tam lawa dostarczana. Co dalej? Teraz pierwsze co, zamkniemy drzwi, żeby przypadkiem nic się złego nie stało. I no właśnie. Nie wiem, czy autonomus wystarczy. Nawet zaraz będziemy testowali, jak to dokładnie działa. Żeby to wykonać, potrzebujemy wykonać sobie Angry Doll, czyli wściekłą laleczkę, która będzie po prostu bardzo fajna. Tego potrzebujemy porcelanową lalkę jeszcze. Tego nie wziąłem pod uwagę, tak szczerze powiedziawszy. Potrzebujemy kleju dużo, więc piasek do wody. Okej. Chodź do mnie, mój ty kochany piaseczku. Muszę wykonać jeszcze farmę pod to, czyli wiecie, postawić taki barel ze stałym dopływem nie tego dasta. Przepraszam was, ale kurczę naprawdę niektóre crafting tutaj są dosyć takie skomplikowane dla mnie, bo jak wiecie, ja nie używam tych modyfikacji zbyt często, dlatego też muszę niekiedy sobie przypominać, co dokładnie gdzie się wrzucało, żeby pewien surowiec pozyskiwać. Ale tutaj jak najbardziej przydałaby nam się troszeczkę bardziej zautomatyzowana forma takiego napełniania, więc stworzymy sobie zwykły barel nasz. Pójdziemy tutaj do góry. Tutaj dostarczamy już wodę z tego naszego miejsca, ale gdybyśmy teraz tą wodę jeszcze dostarczali do jeszcze jednego kolegi, powiedzmy tutaj zamontowanego, który będzie zamontowany troszeczkę dalej, kilka krateczek oczywiście dalej tylko od niego, powiedzmy w tym miejscu postawimy sobie naszego barela kolejnego. Zrobimy mu dostarczenie tej naszej właśnie wody w ten sposób. Kurczę, jednej sztuki nam zabrakło. Serio? Jednej sztuki, kurczę. Agr. I podpięcie. W ten sposób tutaj zawsze będziemy mieli wodę. I teraz tylko wystarczy tutaj podejść. No i klikać sobie tym naszym dustem. I pozyskujemy w ten sposób bardzo szybko klej. Które oczywiście będziemy zaraz wykorzystywali do stworzenia porcelany. Bonmila mamy dosyć dużo, więc od niego się naprawdę nie martwię, bo nam się pozyskuje cały czas poprzez nasze przesiewarki. Dlatego też tylko i wyłącznie pozyskanie kleju było takie bardziej kłopotliwe dla mnie. Ale teraz, no przyznacie chyba, że dużo czasu mi to nie zajęło, a kleju mamy dosyć sporo. Teraz pytanie jest, czy ja mogę sobie wykonać łopatę z diamentu.
Czy też ten grafik jest zablokowany? Nie, działa, w porządku. Więc teraz wystarczy tylko wszystko przeniszczyć, żeby ten klej wydobyć z tego. Teraz, żeby to wykonać, potrzebujemy albo emeraldy poświęcić, albo diamenty. Czego mam więcej? Emeraldów. Więc poświęcimy do tego tutaj budowy emeraldy, więc na górę go montujemy i naszą porcelanę montujemy po bokach. I laleczek mamy 22 sztuki. Fajnie. Teraz przejdźmy do tego craftingu. Potrzebujemy nether warty, czyli wszystko to, co pozyskujemy. Oczywiście tak, informacja dla was, żebyście też widzieli. Blazy pozyskujemy z przerobienia soul sanda w przesiewarce. Glowstone i redstone. Glowstone i redstone chyba oba są z dusta. Tutaj nie jestem pewien, ale chyba z dusta. Nether wart jest oczywiście też z soul sanda. Więc taka informacja dla was, żebyście wiedzieli dokładnie, co z czego się pozyskuje. I w ten sposób pozyskujemy nasze wściekłe laleczki, które teraz będziemy wykorzystywali do spałów, do wytworzenia naszych blazów. Teraz tego tutaj tylko otwieramy. Spawn klikamy? Czy rzucamy? O, to jest pytanie. Tego nie jestem pewien, chyba musimy rzucić w to. Dobra. Żeby to rzucić, to ja muszę pójść na samą górę. Trapa sobie tam postawić. To po prostu będzie głupio. Drabinkę sobie tam zrobimy, stworzymy sobie trap dora, żeby ci, wiecie, tam rzucać sobie to spokojnie, bez większego problemu, że zaraz nam tutaj jakiś potworek wleci na górę i nas zabije. Czy tam coś innego nam zrobi, oczywiście niecenzuralnego, czego nie mogę wymówić, bo oglądają to dzieci. Taką, mamy drabinki, więc teraz taką, stworzymy sobie w tym miejscu może wejście na górę. Teraz środek jest dokładnie w tym miejscu. Mamy tam lawę, jak widzicie, więc w porządku. Trapdoor otwieramy. Rzucamy, zamykamy. Teoretycznie powinien nam powstać blaze. Nie wiem, czy potrzebuje chwilę czasu, czy jak. Halo! Blaze'a chcę! Ja chcę blaze'a! Ciekawa sprawa. Spróbujmy tam wejść, żeby to jednak zebrać. Weszłem, spoko. Weszłem, zebrałem to. Spróbujmy jeszcze raz. Czyli znowu tu wejdziemy na górę. Z tego co tutaj czytałem, trzeba po prostu wrzucić do środka. I to powinno nam powstać. Coś tutaj nie trybi. Sprawdźmy poziom trudności, jaki jest ustawiony. Jest normal, więc blazy powinny powstawać. Oczywiście tak, może jakiś tu faila robię teraz, może trzeba jeszcze na to kliknąć. Okej, okay. Teraz tutaj latać na boki, jak widzicie. I to chyba jest powstawanie blaza. Teraz zobaczymy. Czyli lalka na górze i kliknięcie. Tak by to było trzeba rozumieć. Teraz pytanie, czy ja nie zginę tutaj przez to wszystko. Halo! Blaze ten mój kochany! Kurczę, tworzy się jak ruski czołg. Nie, może nie tworzy jak ruski czołg, bo tu już czołgi tworzyły się bardzo szybko. No i co? Jest Blaze! Okej, dobra. Wytworzył się. Kurczę, ile ja musiałem czekać, żeby go tutaj wytworzyć. Ale dobra. Dalej trzeba to jeszcze wziąć pod uwagę, jak go się tworzy. Nie wiem, czy nie jest za głośno on. Ale to mi zresztą powiedział już na nagraniu. Tak, ja tutaj nie chcę podchodzić, tutaj nie zginąć przypadkiem. Ale pierwszy rod będzie, czy nie? Nie, nie wyleciał. Okej, dobra, rozumiem. Czyli klikanie nam tutaj za bardzo nic nie da. Oczywiście tak, on musi być pełny. Więc tutaj musi dojść nam teraz lawa. Żeby to w ogóle zadziałało nam. Czyli pierw potrzebujemy lawę, później klikamy w to. No właśnie. Dobra, postawiłem na górze autonomusa, naszego aktywatorka. Teraz chodźmy na górę, obróćmy go w dół i wrzucimy do niego
Nasze laleczki. Zobaczymy, czy to coś da, czy też nie. On musi być ustawiony w ten sposób, żeby to było u góry. Teraz wrzućmy mu tutaj lalki, żeby on sobie klikał prawym myszki. Zobaczymy, czy coś to da. Ok, tak może być ustawione. I teraz po prostu to zostawimy. Niech to sobie tutaj spokojnie chodzi. I sprawdzimy, czy po prostu no z tego coś możemy pozyskać. 21 laleczek, tutaj nam się lawa dopiero będzie tworzyła. I to potrzebuje chwilę czasu, żeby oczywiście to można było zweryfikować. Jeśli nie, to to postawimy na boku. A z góry będziemy po prostu mieli inny automat wrzucający nasze lalki. Ale to będzie trzeba tutaj troszkę bardziej pomyśleć. Nie wiem, czy jest tutaj computer craft. Turtle, tyle. Nie ma computer crafta, ale w inny sposób też to rozwiążemy. Dobra, w ten sposób jak najbardziej blazy też można pozyskiwać. Czyli to jest zamontowane normalnie w dół. Tam są nasze laleczki podmontowane i wszystko to będzie działało bardzo dobrze, więc o to właśnie nam chodziło. Grunt, żeby to funkcjonowało. Tylko teraz tak potrzebujemy blaze rody uzyskać, ale coś widzę, że jakby... Wydaje się tak, jakby jednak nie było można uzyskać blazerów, jeśli on zginie od wody. Takie troszeczkę dziwne wam powiem. Ale załóżmy, że tak jest, dlatego też stworzymy tutaj malutki układzik dodatkowy. To znaczy, weźmiemy sobie piasek, przepalimy na szkło. To po pierwsze, czy mam tutaj więcej szkła? Nie, więcej szkła nie mamy, więc potrzebujemy piasek na szkło przepalić, żeby oczywiście uzyskać go o wiele więcej. Więc dwa staki jak najbardziej nam wystarczą. Korzystając z tego, stworzymy sobie tutaj takie dodatkowe, malutkie pomieszczenie, które będzie nam służyło tylko i wyłącznie do takiej pseudo-ochrony, oczywiście, jeśli wiecie. My tutaj sobie będziemy wchodzili w tą sekcję jakby. Tutaj będzie dziurka. A tutaj rozwalimy, żeby żaden nam mobek stąd nie wyleciał. Oczywiście teraz automatycznie wszystko inne nam się rozwaliło, bo brakuje tutaj tych dwóch osłonek. Ok, F7, gdzieś mi tutaj się nic nie otworzyło, chyba nie. Teraz oczywiście to też sobie zasłonimy aż tutaj. No i dobra, w ten sposób tutaj mamy... Ta migra będzie tutaj mi przeszkadzała. Zdecydowanie. Przełożymy ją w inne miejsce, może tutaj? Słuchajcie, będzie troszeczkę z boku, a dzięki temu może nam będzie lepiej tam podróżować na samiutką górę. Więc w takim razie drabinkę zabieramy stąd i montujemy w tym miejscu oraz w tym. Czyli będziemy mieć takie wejście na górę w ten oto sposób. Tu możemy dać również taki daszek nam, żebyśmy tutaj ładnie tutaj mogli sobie się rozglądać naokoło. I wtedy po prostu tutaj wchodzimy, tutaj zabijamy nasze blazy i wychodzimy. Ok, zostaje nam tylko zweryfikować, czy to faktycznie będzie chodziło, więc potrzebujemy lawę. Oczywiście ja chodzę wiaderkiem tutaj, bo tu mamy lawy najwięcej. Zbieram sobie jedno wiadereczko lawy i biegnę z powrotem i wrzucam je prosto do naszego tamtego miejsca do magazynowania. Innego sposobu na razie nie wymyśliłem ciekawego. I to jak widzicie automatycznie zaczyna iść takie płomienie i blazy zaczynają nam się utworzyć. Oczywiście stworzyłem sobie zbroję tutaj diamentową, żeby mieć oczywiście tutaj większą przeżywalność. Podleczę się jeszcze troszeczkę, jak jeszcze nie ma naszego kolegi. I zaraz będziemy, czyli pojedynek, oczywiście nierówny, bo on nam nic nie może zrobić. Chodzi tutaj o pierwszy strzał chociaż w niego. Tylko, że tak. Spoko, walnąłem go pewnie raz. On do nas nie podejdzie, no bo jak może nas podejść? Ale i tak się nic nie uzyskaliśmy, więc zostaje nam tylko i wyłącznie otworzyć całość. Czyli rozwalamy. Każdy po kolei klocek i stawiamy wszędzie szkło. Za tym co idzie, my oczywiście będziemy teraz tutaj bardzo narażeni na atak naszych przeciwników. No ale cóż, coś za coś. Będziemy tutaj teraz tylko ze zbieraniem itemków. No ale jak mówiłem, nic na to nie poradzimy. Trzeba sobie jakoś tutaj poradzić z tym.
Mamy nasze pochodnie, znaczy nasze płotki, stawiamy je w tym miejscu. Najpierw będziemy wchodzić do środka i zbierać je pojedynczo. Ale dobra, potrzebujemy jeszcze oczywiście jakiegoś tanka, żeby ta lawa, która tutaj się wyprodukuje, żeby można było ją gdzieś magazynować. Do tego celu wykorzystamy sobie koper, wykorzystamy sobie szkło, które tutaj nam się ładnie teraz przepala, oraz potrzebujemy jeszcze deski. Powiedzmy gdzieś tyle przeróbmy. Układamy to w ten sposób. Szkło dajemy po środku i wokoło dajemy koper. Dostajemy w ten sposób fluid tanki. Myślę, że one będą tutaj spokojnie nam wystarczą do magazynowania. Nie używałem ich również. To jest no, modyfikacja Maricutium, nieważne, nazwa śmiesznie wyszła w moich ustach, ale to jest nieistotne. Ustawiamy sobie to, no właśnie, gdzie to sobie ustawimy? Na górę bym dał chyba. Więc rozwalmy to po długości całość i tutaj ustawimy nasze tanki. Nie wiem, czy one się łączą, mam dylemat. Wrzućmy tutaj, nie, one się nie łączą. Troszkę kijowo wam powiem. Więc muszę je rozwalić jednak, pozbierać i zostawić tylko jeden tank, bo kurczę, nie mogę zamontować więcej, chyba że do każdego zamontuję wyciąganie wtedy, co będzie w ogóle bez sensu. No ale innej możliwości za bardzo nie mam aktualnie. Więc tutaj zamontujemy nasz tank, albo tutaj gdzieś pośredniczący między tym wszystkim, powiedzmy tutaj zamontujemy nasz tank, tutaj o, dokładnie na samym środeczku. Tu będzie tank, który będzie to magazynował wszystko. Damy tutaj jeszcze jeden, ekstra, od siebie. Możemy dać tutaj kolejny tank gdzieś w tym miejscu. I kolejny tank gdzieś w tym miejscu. Będą wtedy trzy tanki, oczywiście do każdego musimy serwo dorzucić ekstra od siebie. Czyli trzy serwa potrzebujemy, żeby wyciągać z tych tanków tą naszą ciecz. Troszkę zabawy więcej będzie z tym, no ale to będzie chyba lepsze wyjście, niżeli jeść takie po prostu magazynowanie tylko i wyłącznie tyle, ile możemy zmieścić w tym jednym tanku, znaczy w tym jednym tanku, jednym miejscu ogólnie. I przez to na przykład, jeśli będziemy chcieli więcej zrespić naszych blaze'ów, będziemy musieli czekać niepotrzebnie długo. Więc w tych trzech miejscach montujemy nasze serwa i teraz ustawiamy, że tutaj oczywiście jest wyciąganie, czyli nie potrzebujesz żadnego sygnału, chyba każdy nie potrzebuje sygnału, więc tutaj robimy wyciąganie. W ten sposób nasza ciecz stąd będzie szła do każdego tanka po kolei i zatrzyma się wreszcie na którymś, jak już po prostu nie będzie mogła iść dalej i będzie się od prawej strony uzupełniała do maksa. Więc teraz uzupełnimy tutaj troszeczkę przynajmniej ten jeden tank, żeby przynajmniej jeden tank zaczął minimalnie składować już naszą lawę. Bo oczywiście pamiętajcie, że rury mają ograniczoną pojemność oraz nasz stone'owy barrels również ma ograniczoną pojemność, więc na pewno nie zapełnimy go na full za każdym razem. To znaczy już powinniśmy coś magazynować tutaj. Dwa barrelsy pełne już tam wrzuciłem, więc to się powinno to jakoś tutaj sobie poradzić. Zobacz, spróbujmy jeszcze jeden dać. I tak jak mówiłem, zobaczymy z tymi blaze'ami, czy będę musiał tutaj się z nimi tak bawić pojedynczo. O, już zaczynamy chyba magazynować. A jak nie, to za chwilę. Okej, okay, jest blaze. Jak mówiłem, muszę go dobić sam osobiście, żeby mogę stąd lalki pozabierać. Po prostu jak będzie tutaj już lawa, to sam kliknę i sam sobie zrespię to. Teraz się odsunę na bok, bo zaraz tutaj nam się pokaże kolejny blaze i kolejnego blaze'a zabijemy. Potrzebujemy tego troszeczkę sztuka, szczerze mówiąc, bo Manufacturer Reload to chcemy wykonać, czyli biogenerator, nie to. Biogenerator potrzebuje dwa blaze'y. Nie, to nie będzie tak źle, to teraz to wykonamy, więc w kolejnym odcinku będziemy mogli już zacząć zabawę z tworzeniem energii. Jak tutaj stoimy z tymi surowcami? Dosyć słabo, kiepściutko, więc bym powiedział. Ale to się dopiero rozkręca, ta nasza farma. Oczywiście trzeba jeszcze główienko pozbierać. Okej. Ciągle mam tylko jednego blaze'a. Szkoda. Naprawdę szkoda wam powiem. Okej, okay, wleciał do środka, bo jest już efekt, więc bardzo fajnie. Na razie automatu nie zrobimy. Słyszę, jakby tutaj jakiś mob gdzieś się kręcił. Ale nie widzę żadnego moba. Kurczę, nie chciałbym naprawdę mieć bliskiego spotkania, nie wiem, z creeperem czy coś z tego typu.
Tak, z drugiej strony może zamiast wody, ja tam belty postawię, one nie są drogie, raberka potrzebuje u nas raberka i tak czy siak mamy, więc chyba jednak postawimy tutaj belty, czyli jednak tutaj nie będą one ginęły w ten sposób, ale skupimy je w jednym konkretnym miejscu, ja tu sobie zrobię jakieś wejście, żebym mógł je klepać i to będzie chyba najlepsze wyjście, ale to surowce też będziemy sobie ładnie mogli w ten sposób wyciągać od nich i tutaj wtedy wszystko ładnie tutaj nam się ułoży. A nie tak jak mamy aktualnie, że tutaj woda leci i my musimy jakoś tutaj się starać to ułożyć ciekawie. Ale mamy dwa blaze rody, więc to już jest ok, więc będziemy mogli teraz ruszyć wreszcie z naszą zabawą z produkcją energii. Ale, mówiłem wam jeszcze o jednej rzeczy, czyli produkowaliśmy tutaj jednego seed oila i miałem wam powiedzieć, jak zrobić ten ul lepszy, do którego będziemy mogli wrzucać nasze pszczółki. Więc szybko wam zademonstruję tylko o co kamany. Bierzemy nasz Artificate Hive, czyli nasz ul. Potrzebujemy pusty barrel. Chyba też gdzieś tutaj on jest. Tak, jest pusty barrel. Stawiamy barrel na ziemi. Postawimy sobie w tym miejscu. Wrzucamy do niego seed oil. I wrzucamy do niego Artificate Hive. W ten sposób on się nam zamieni na ten, który właśnie potrzebujemy do naszego zadania. Dziękuję, że pan padł. Nic mi pan nie dał, ale szkoda. I tak uzyskaliśmy nasz barrel. Teraz go wyciągamy i mamy Standard Artificate Hive. Teraz go oczywiście wrzucamy do naszego zadania z pszczółkami i kolejne zadanie będzie już wykonane. Niestety go stracimy, ale wykonamy sobie później kolejny. Climb, obojętnie która nagroda. Dostaliśmy więcej pszczółek, więc to jest jak najbardziej w porządku, bo pszczółki nam się będą bardzo przydawały później. Odłóżmy sobie, dostaliśmy middle, dostaliśmy modest, więc bardzo fajnie. Oczywiście mamy jeszcze ule, więc teoretycznie tutaj nie potrzebujemy aż tak bardzo. Kolejne serduszko, 11 serduszko, super. I plecak greater. Co tutaj dostaniemy? Uwaga, uwaga! Bloki całkowicie bez sensu, bo nic tak naprawdę z nich nie zrobimy. Nie możemy ich zamienić z powrotem na lapis czy na cokolwiek. Po prostu bloki ozdobne dostaliśmy. No okej, dobra, rozumiem, że tutaj możemy się pobawić w ozdabianie naszych domków. Ja się średnio w to bawię, że dobrze o tym wiecie, ale może czas coś w ten desen również porobić u siebie. Dobra, to dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał i że oczywiście go ocenicie i dacie swój komentarz, bo to jest to bardzo istotne i każda osoba wam to powie. Wiem, że to powtarzam za każdym razem, ale naprawdę jakoś tak czuję, że jak przypomnę to, to wy to lepiej też odbierzecie i ci, którzy chcą oczywiście dadzą swój komentarz, łapkę. Ci, którzy oczywiście nie chcą, to was naprawdę nie namawiam, nie musicie tego robić, możecie nawet dać łapkę w dół, jeśli uważacie, że odcinek był kiepski i komentujcie, subskrybujcie, dajcie lubię, polecie znajomym, łapeczki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, to jest zabawa, a dla mnie to jest tylko hobby. Na razie wszystkim.